Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym jakże słonecznym dniu na moim darmowym webinarze z parazytologii oraz mykologii. Zaczniemy sobie od grzybów potencjalnie chorobotwórczych. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście się uczyć, spokojnie, wszystko da się bardzo szybko ogarnąć specjalnymi mnemotechnikami. Kochani, zaczynamy. Candida albicans, proszę bardzo. Białe kolonie. Albicans jak albinosi, dlatego też są właśnie białe. Kuleczki takie różne, no takie podstawowe w każdym razie, te albicansy są z tych grzybów Candida. Co tutaj dalej mamy? Candida cruzei, jak cruzo. Co jest napisane? Coraz ważniejszy czynnik zakażeń szpitalnych. Czyli to jest jakby dopiero czynnik, który wchodzi, tak samo jak właśnie ten odkrywca cruzo. Tak, dalej ten cruzo. Mamy strzępki porozgałęziane w różne strony, wiele właśnie rozgałęzień. Dlaczego? No bo przecież był odkrywcą, czyli jeździł tu i tam i gdzie on w ogóle nie był. Dalej, Candida parapsilosis. Czynnik etiologiczny zapalenia może też, narządów płciowych i moczowych u kobiet. Przychodzą dwie kobiety, jedna mówi tak: o, co tam masz? Zapalenie narządów płciowych. Ja też! Sis! Parapsilosis. Wszystko jest jasne. Niemowlęta i osoby poddane cewnikowaniu. Proszę bardzo. Mamy bardzo długie strzępki, bo cewniki też są długie. Lecimy dalej, drodzy Państwo, nie poddajemy się. Geotrichum. Geotrichum. Candidum. Candidum, candis, cukiereczki. Gdzie lecą cukiereczki? Do przewodu pokarmowego. Tam właśnie mamy miejsce wykrywania tych grzybów bezobjawowo. I cukiereczki, proszę bardzo, takie sobie tutaj mamy, no jak to cukiereczki. O kurde, oj nie, źle mi się tutaj coś zjechało. Drodzy Państwo, lecimy dalej. Cryptococcus neoformans. Kryptokokus, taki gołąb, nawet nie wie, że on sra tym kryptokokusem. Taki jest właśnie krypto. Tak, kryptokokus, zapamiętajcie te okularki i tą małą słodką buźkę, bo one wyglądają właśnie tak. Takie są z grubą obwódką, grubą otoczką polisacharydową, żadną obwódką. Przepraszam za to nienaukowe stwierdzenie. I tak. Moi drodzy, kryptokokus jest krypto i co robi? Tutaj chyba nie muszę tego tłumaczyć, mamy tutaj trzy kreski kokainy. Kokaina ryje banie. Ryje banie, dlatego też właśnie mamy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Niektórzy wiedzą z autopsji, takie na przykład czopki doodbytnicze z kokainą są stosowane, słyszałam. Być może są one stosowane jako swego rodzaju wspomagacz naukowy, jednakże sądzę, że moje webinary w zupełności Wam wystarczą. Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, a może byliście w takiej sytuacji, goniło was dziecko z Aspergerem, z maczugą i do tego było całe w glutach? Tak właśnie mniej więcej wygląda obraz Aspergillusa. Jest to taka maczugowata komórka w obrazie mikroskopowym. Gdy dziecko jest czarne, mamy dodatkowo Aspergillusa nigera. I tak, moi drodzy, spierdalamy przed tym dzieckiem. Co się dzieje? Siadają płuca. A no właśnie, aspergilloza płuc. Dobrze, i prawdopodobnie jeden z ostatnich na dzisiaj, ponieważ kończy mi się pamięć podręczna w telefonie. Trichopyton rubrum. Trichopyton. Atakują nas takie pytony. I tak, rubrum. Pierwsza część nazwy, rub, wskazuje nam na kolor kolonii. Jest ona rubinowa. Niby w opisie jest, że purpurowa, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia dyskusyjna. Brum, druga część, rubrum, brum, 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 auto. Czym prowadzimy auto? Rękoma oraz stopami. I właśnie są to obszary, które są atakowane najczęściej przez tego naszego trichopytona. Generalnie chodzi po prostu o skórę nieowłosioną. Czasami jednak zdarza się, że jedziemy sobie taką łodzią. Jest od chuja. Od chuja. Dziur w drodze. I co się wtedy dzieje?
No po prostu głowa aż sama leci na tą kierownicę. Mówię, ja pierdolę, nie? I kochani, właśnie rzadko, ale też zdarza się, że grzybica skóry owłosionej. I tak. Kanis. Trochę jak... Oj, to w drugą stronę, no ale... Trochę jak anus. Kanis, anis, anus. I dlaczego? Wystarczy spojrzeć na kolonie, moi drodzy. Myślę, że tutaj nie trzeba nic dodawać.